W tym odcinku kontynuujemy produkcję płytki PCB na podstawie schematu, który zrobiliśmy w odcinku pierwszym. Więc koniecznie zapoznajcie się z odcinkiem pierwszym, ponieważ będą elementy tamtego odcinka jeszcze używane w tym odcinku o płytce PCB. Dojdziemy do momentu, kiedy będzie ona stworzona, a będziemy mogli później tylko już wytrawiać. To już w kolejnym filmie. No dobrze, moi drodzy, mamy już cały schemat zrobiony bardzo szybko i sprawnie. Tutaj mamy taką ikonę, tu w tym miejscu, ja tu kliknę powyżej. To jest Convert Schematic do PCB. Jeżeli wszystko poszło gładko, no to... Ale nie konwertuje się, bo zobaczcie, zapisz swój plik przed konwertuj do PCB. Więc zapiszmy go. I teraz jeszcze raz konwersja. Poszło. O, jest. A, ale zobaczcie, co się wydarzyło. No widzicie, właśnie. Nie wiedząc, co stosujemy, jakie elementy dokładnie... Na razie puścimy to, najwyżej skasujemy to. Tu zrobił nam się uchwyt baterii tej CR2032, a my tego nie chcemy, więc musimy usunąć tą płytkę. A co tu jeszcze się zrobiło? Słuchajcie, tu układ jest dobrze, diody są dobrze, rezystory są dobre, czyli tylko bateria nas nie interesuje i nie interesuje nas ten oto włącznik, bo nie będziemy mieć takiego włączniczka tutaj wlotowywanego. Więc jeszcze raz, po pierwsze, musimy usunąć tą baterię w takiej postaci. Jeżeli chodzi o zasilania, to mamy. Tylko baterie, damy CR1220 lub 2032. Więc my użyjemy czegoś innego. Słuchajcie, nie będziemy tutaj robić żadnego zasilania, tylko damy taką, taki pin. Tylko nie wiem, jak on będzie wyglądał też na footprincie, taki HDR. No zobaczmy, jak to będzie wyglądało. I podłączmy do niego szybciutko plus i minus. I możemy przekształcić do PCB. Co nam to dało? Nie ma tego, tej wielkiej baterii, ale jest taki J1. To jest plus 5V. Pięknie, oznaczony kwadracikiem. I możemy tak to zostawić, ponieważ będziemy mogli sobie przylutować tutaj tą, tą, tą bateryjkę. Tylko pytanie, czy my to chcemy zrobić? Jeżeli użyjemy takiego koszyczka, jak tutaj, może mniejszego, bo chcę 4,5V uzyskać. Ale, żeby tu były baterie 3 razy A, a nie 2 razy A, więc koszyczek byłby mniejszy. To mamy dwa takie przewody. No i w tym momencie mogliśmy sobie je wlutować, i to będzie już na stałe. Czy my kiedyś będziemy to odłączać z tej kostki? Raczej nie, więc OK, może być przylutowane, więc możemy zostawić taki J1, i to już nam załatwia temat. Drugi taki możemy zrobić do przełącznika, ale do przełącznika użyjemy innego wyjścia tutaj. Przełącznik usunę stąd. I poszukam złącza JST. Próbujmy znaleźć to złącze w systemie. Jakieś takie złącze JST jest, ale to jest montowane powierzchniowo. To też jest powierzchniowe. No, musimy troszkę pogrzebać. Możemy też zobaczyć wkład użytkownika, ale zobaczcie, tych wkładów jest od groma. Natomiast ja już mam przygotowane coś takiego, ponieważ jeszcze chcę wam pokazać, że jeżeli kliknę sobie tu Workspace, to mam moja biblioteka i moje ulubione i tutaj mam w konektorach JST XH03 zrobił to użytkownik ADR76 i ja sobie wpiszę to samo znaczenie ale 02 i poszukam wkłady użytkownika i posortowałem sobie po nazwach użytkowników i nie wiem czy ten mój występuje bo zapomniałem jak się nazywa, jeszcze raz konektor adr76, może nie być takiego słuchajcie, jeszcze raz wkłady użytkownika po użytkownikach i niestety nie mamy takiego adr76 użytkownika ale może któryś z tych jest taki o dokładnie, to jest taki jak nam jest potrzebny, zobaczcie bardzo ładny footprint i bardzo ładne oznaczenie więc mogę dodać sobie go do ulubionych i będę miał teraz, jak sobie wejdę w Workspace, nie wiem, czy on się pojawi w konektorach. Nie. Ale mogę kliknąć wszystko. I teoretycznie powinien tu gdzieś być. O, jest tutaj. Pięknie. Umieść. I tu go umieszczę. I będę miał taki, jak za chwilę zobaczycie. I konwersja do płytki PCB. Co mamy, zobaczcie. Mamy ten konektor. Ale wielki jest jakiś, to chyba nie jest ten, o który mi chodziło, jednak, bo te moje są inne. Musimy sobie je obejrzeć teraz, zobaczcie. Do płytki PCB wlutowuje się taką oto część męską z pinami, czyli tymi kołeczkami, i jedno w drugie wsuwamy i już tworzy kontakt. A my możemy sobie tutaj właśnie podlutować do tych pinów kabelki i będziemy przymontowywać do niego włącznik. Więc to nie jest ten, skasujmy go, trzeba szukać dalej. Oczywiście tutaj też z ulubionych go usunę. Wystarczy kliknąć serduszko i jest czy go usunąć, tak. I wydaje się, że udało się słuchajcie, na samym końcu przejrzałem wszystkie i ten footprint będzie pasował, umieśćmy go tutaj. Co prawda sam schematik tego konektora nie jest ciekawy, bo jest wielki jakiś taki. Przekonwertuję do PCB. Zobaczmy. Widzicie teraz? Będzie dobry, ponieważ jest dużo mniejszy niż te poprzednie. Tu mamy jeszcze możliwości wstępne ustawienia. Przede wszystkim szerokość, czyli tu mamy 43 na 28. Wysokość, czy też szerokość na długość. Zrobimy tak jak jest. I teraz słuchajcie, musimy zacząć od ustawiania tych elementów. Wszystko już nam się ładnie spina. Czyli po pierwsze, musimy ustawić to w takiej. Pozycji LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6 i LED7 w środku. To jest bardzo ważne, bo znowu mówię o tym, że nasza logika programu jest taka, że to musi w ten sposób działać. Oczywiście, gdybyśmy się pomylili, możemy przeprogramować program zgodnie z instrukcjami zawartymi w innej serii filmów, ale przecież nie o to chodzi. Czyli mamy tak: LED1. Na razie sobie stawiam to tak, jak leci. LED3. LED4. LED 5 LED 6 i gdzieś po środku LED 7. No nie jest to pięknie zbytnio. Musimy zachować jakieś konkretne odległości, żebyśmy mogli później to dobrze rozplanować w naszym projekcie, gdy będziemy tą kostkę osadzać w obudowie. Zauważcie tutaj też, że otwarte jest okno warstw i my pracujemy na górnej warstwie, to jest bardzo ważne, bo gdybyśmy przerzucili sobie to na dolną warstwę, to nagle byśmy zaczęli stawiać sobie różne rzeczy na dolnej, a nie o to chodzi. Wszystkie elementy montażowe są na górnej warstwie, na dolnej będzie natomiast mieć. Pamiętajcie, że diody można obracać tutaj. Klikamy ją całą i robimy R na przykład. Dla diody wyświetlania tutaj jej, czyli jak będzie widoczność już tej diody, tak jak tutaj jest na tych soczewkach. Nie ma znaczenia, jak ona będzie położona, a dla naszego schematu ma to bardzo wielkie znaczenie, bo tu się zrobił straszny miszmasz w ścieżkach i czasami może nam się coś nie ułożyć, więc później jak już je ustawimy, to możemy sobie je obracać, ale na początek musimy je wszystkie równo poustawiać. Tutaj one są lekko ścięte, więc fajnie jest, żeby można było na przykład tak o, sobie gdzieś tutaj poprzymierzać je odpowiednio. Na środku, ok. Odległości między nimi muszą być jakieś stałe, więc załóżmy, że to będzie tak jak teraz. Zobaczcie, fajnie się to komponuje, bo tu akurat jest styczna. A tutaj jest akurat przecięcie i mamy dwie jednostki. Dwie kratki tutaj też będziemy mieć dwie kratki. Dwie kratki to jest 5 mm, ponieważ jedna kratka to jest około 2,54 mm, więc 5 mm ma też dioda. Jest to rozsądne, i tutaj też. Te trzy diody razem ustawiamy, O, w ten sposób właśnie. Ta jest trochę chyba inaczej ustawiona, możemy ją kliknąć i lekko przesunąć dobrze. I ta zobaczmy. Oczywiście możemy złapać wszystkie trzy, i zobaczcie, tu są u góry ikony centrowania, jeżeli wciśniemy tą na przykład. O, ona nam się wycentrowała do środka całej płytki, to źle że nam się złapała też płytka i dlatego. możemy zaznaczyć je poprzez kontrol, czyli tak, tak i tak i teraz znowu robimy ikonę centrowania względem siebie one były tak dobrze ustawione, że się nie wycentrowały już w ogóle jeszcze raz zrobimy tom, tom i tom i tutaj zrobimy centrowanie względem siebie też wszystko było dobrze super nam się to udało więc pamiętajcie, że napisy nie wchodzą w grę chodzi nam tylko o Same centra dołożę sobie poprzez kontrol te diody, bo nie mogłem zaznaczyć wszystkich. Same centra diod. I teraz mogę wszystkimi sześcioma diodami manewrować. Idealnie będzie w ten sposób: OK. Tak będą ustawione nasze diody. Teraz dopiero możemy te diody przekręcać tak, żeby nam się schematycznie ustawiały fajnie. Ale najpierw ustawmy resztę podzespołów. J1 to jest nasze zasilanie. U2 to jest włącznik. Diody są rozmieszczone i chcę teraz narzucić na to, z drugiej strony, na dolnej warstwie mieć, wykorzystując przy tym, że Grand to będzie miedziane powierzchnia całości, to za chwilę zobaczcie. Trasa. Robimy auto-road. Robimy ten road w chmurze. pomiń rutowanie sieci. Nie będziemy rutować sieci, która będzie grandem bo tego grandu jest tam najwięcej, on się łączy ze zestorami i tak dalej, więc niech nie będzie tak. Zrobimy tylko dolną warstwę, moglibyśmy podwójną robić, ale to jest dużo gorzej wytrawić i dużo gorzej w domowych warunkach jest zrobić y, dwuwarstwową płytkę. Uruchommy y, obliczanie tej naszej trasy. 100% się zrobiło ścieżek i OK wciskam. Zobaczcie, jest nasza dolna warstwa ścieżek, zobaczmy jak ona wygląda. No, bardzo blisko siebie i są bardzo cienkie ścieżki. Z doświadczenia wiem, że to wytrawianie nie wyjdzie nam. Jeżeli to byłaby maszynowe wytrawianie, to by tak było dobrze. Ale my mamy zbyt cienkie ścieżki, ponieważ patrzcie, z drugiej strony, szerokość tej ścieżki, tutaj jak sobie ją kliknęliśmy, jest 0,254 to jest niespełna 0,3 mm, to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. My byśmy mogli poruszać się tak w granicach 0,6 mm. Spróbujmy, czyli trasa, cofnij cały routing, trasa, road i teraz trzeba coś ustawić, czyli po pierwsze, no górna warstwa nie i tutaj wchodzimy w ten klawisz design roll, no i szerokość ścieżki, zobaczcie, 0.8 na przykład, odstępy, no powiększmy te odstępy do 0. tak, żeby nam się nie zlewały razem jak będziemy wytrawiać, bo może przy tak małych odstępach nie wytrawić się nam płytka, więc myślę, że dodajmy pół milimetra przynajmniej ustawienia i uruchomię znowu ścieżki, zobaczymy czy wyjdzie 100%. Jest 100%, ok, super, a zobaczcie jakie grubaski nam już wyszły, no i to jest wspaniałe, bo te ścieżki nam się ładnie wytrawią, tutaj pięknie nam się wszystko poukładało, no super, super, naprawdę. Możemy jeszcze teraz oczywiście poprzesuwać. I teraz na przykład tą ścieżkę bym dał troszkę bardziej na krawędź, żeby odsunąć jedną od drugiej. Tutaj mamy dobrze zasilanie. To, co się nie zrobiło, widzicie, ten punkt, to jest grant. Czyli to jest wszystko masa. Zobaczymy, czy masa nam się tutaj sama jakoś prześliźnie. Jeżeli nie, to zrobimy zworę na płytce. Nie ma takiego problemu, żeby się z tym jakoś szczególnie kłopotać. Tutaj jeszcze może bym odsunął trochę o w ten sposób, może tak, ponieważ jest blisko, no dobrze, to jest nieźle, natomiast jeszcze jeden kłopot mam tutaj, ponieważ zobaczcie, te dziury faktycznie zostały duże, ponieważ te elementy są od razu jakby konstruowane do płytek dwustronnych, więc tak, żeby dziury były na drugą stronę, my musimy te kółeczka, ta płytka będzie taka malusia, więc to nie jest tak, że ona będzie o taka, Także my musimy tutaj te kółeczka porobić, bardziej zasklepić, i wystarczy tylko, że pozaznaczamy sobie je. Te, które są, właśnie od LEDów, na przykład, one są wszystkie takie same. Z kontrolem to zaznaczam. I tutaj, zobaczcie, jest szerokość, wysokość, i jest też otwór. Więc otwór zmniejszymy sobie do 0,3. to zmniejszenie otworu, które tam sobie robiliśmy, nie pomogło, a teraz. Znacząco pomogło, tylko zostawiłem tyle o ile. A teraz jeszcze zastanówmy się, jaka jest szerokość i wysokość. Czyli średnica jest tego kółeczka tutaj, czyli tej nóżki 1,65. Gdybyśmy wiercili w milimetrowym wiertłem, to troszeczkę jest za mało, więc śmiało możemy zrobić tutaj, jak mamy jeszcze wszystko zaznaczone, 2 mm tu i 2 mm tu. Zobaczcie, powiększyły nam się wszystkie kółka, ale nie przeszkadza nam to, bo zwart nie będzie, więc jest świetnie. No i teraz trzeba wszystko to poprawić powiększając otwory w układzie scalonym, znaczy miedź, jaka będzie wytrawiana w układzie scalonym, czyli podstawy podnóżki, pojawił się taki krzyżyk żółty, tak jak tutaj widzicie, to dlatego, że jak powiększyłem oczywiście te podstawy podnóżki, to zbyt blisko, według tego, co zarzuciliśmy programowi, jest tutaj ta przestrzeń między ścieżką, a nóżką, więc wystarczy zobaczcie przesunąć i likwidujemy ten krzyżyk. To jest takie ostrzeżenie, to nie jest, że jest super źle, natomiast ostrzeżenie, uważaj, tutaj masz zbyt gęsto. Jest naprawdę już dobrze, natomiast no dla ładności i jakiegoś tam uporządkowania trzeba byłoby tutaj porobić ładnie te opisy. Akurat to U2, to nie jest takie ważne, natomiast no to J jest w porządku. Te LEDy można byłoby też oczywiście popisywać odpowiednio. Tu jest OK. Możemy w ogóle tego nie drukować. Tych żółtych ramek, które tutaj są na warstwie górna, warstwa opisowa. Bo jak to zgaszę, zobaczcie, można ją całą wygasić i nie, nie jest to potrzebne takie. Natomiast ja to zrobię, żeby Wam pokazać, jak fajnie to później wygląda. Jak nam to dużo łatwiej jest obsadzać elementy. Ale naprawdę trzeba to jakoś uporządkować. Słuchajcie, te napisy mogą nachodzić na te oto ścieżki, ponieważ ścieżki są na dolnej warstwie, a napisy są na górnej. Więc to niczemu nie przeszkadza. Nie bójcie się tutaj tak stawiać. Na przykład, dobrze. Bardzo ważne jest tutaj, zobaczcie, że te ścięcia są, bo tu są katody, więc nie można sobie diody tak czy tak wsadzić. Na to też trzeba później uważać. No dobrze, chyba wszystko jest już poustawiane jak należy. To teraz możemy jeszcze tylko zarzucić na to wszystko miedź w taki sposób, żeby pokryć grant. Czyli zobaczcie, tutaj mam takie Cooper Area, czyli wszystko co dotyczy miedzi. Wybieramy sobie co chcemy mieć pod tą miedzią. Akurat w tym przypadku faktycznie to jest grant, bo grant ominęliśmy, czyli naszą, nasze zero ominęliśmy przy rysowaniu ścieżek. Zaznaczam sobie tutaj Ach nie, słuchajcie, uwaga, bo lecimy na górnej warstwie. Stop, muszę przełączyć się tutaj na dolną warstwę w ten sposób. I teraz dopiero zaznaczam sobie całość. Klikam prawym klawiszem i zobaczcie, co się stało. Całość pokryła się miedzią. Natomiast jest jeszcze jeden problem. Widzicie, tutaj jest ścieżka. O, ta ścieżka, ta ścieżka i ta ścieżka nie zostały tu doprowadzony odpowiednio ponieważ nie ma miejsca nie ma jak przejść tutaj miedzią na przykład tutaj byłaby taka okazja żeby o, tu jest mieć cała cała, cała, tutaj przechodzi tu przechodzi i tutaj do grandu dochodzi, ale do tego grandu już tu nie dochodzi bo gdybyśmy odsunęli tą ścieżkę tutaj i tą w lewo, to może by to się udało, spróbujmy tak i tą tak tą tak a tą, tak. Tutaj nam za dużo je się zrobiło. To teraz wejdźmy sobie w narzędzia Cooper Area Manager. I mamy tutaj to wszystko poustawiane. Zróbmy zastosuj. Ha! I zobaczcie, przeszło. Tu przeszło, 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 przeszło i mamy już tutaj dostarczone. Chociaż tutaj chyba mieliśmy? Nie, nie mieliśmy, tutaj mamy dostarczoną masę, ale nie mamy jej tutaj. A moglibyśmy dookoła na przykład obejść. Czyli co za mała jest nieco płytka. Oprócz diod, to w zasadzie wszystko możemy ruszać. Jedyne co mogę zrobić, tutaj to jeszcze ten rezystor przesunę troszeczkę na dół, ponieważ tu wydaje mi się troszkę mało tej miedzi. Tutaj bym wydłużył po prostu płytkę odrobinę, i wtedy tu powinno nam się wybudować fajne pole miedziowe. Ale tutaj też muszę ją poszerzyć, ponieważ muszę przejść tędy. Chyba że nie, nie będziemy tego poszerzać. Tylko przesunę faktycznie to tutaj, i wtedy tą ścieżkę tu zrobimy. Tak. I powinno nam się udać to obejść. Bardzo ładnie. Nie, tutaj nie mogę, bo tu przecież mam mieć wszystko teoretycznie ustawione. Jeszcze raz. O, widzicie i teraz tutaj przedostała się mieć już po zewnętrzu, i za ta zniknęła nam tutaj też nam zniknął. Zniknęło to połączenie, została nam tylko jedna niepołączona rzecz, czyli to. Czyli chodzi mi konkretnie o masę. I teraz tej masy, co by tu można było zrobić? No, po prostu trzeba odwrócić diodę. No, to jest proste w ten sposób. Popracowałem trochę nad tą płytką. Zobaczcie, już wszystko wydaje się być dobrze. Nie ma żadnych zworek, czyli nie musimy nic tutaj nawiercać. Zobaczcie, jak którędy przeszła tam mieć ten ground. Tędy, 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 tędy. tędy I tutaj sobie zabezpieczyło pole tego, tej masy. Wszędzie przechodzi sobie tak jak należy. No i właśnie to jest dobre. Też dobre jest to, że dookoła jest mieć, ponieważ musimy to ręcznymi narzędziami później wyciąć. Czyli z płytki miedzianej, będę sobie wycinał w taki sposób tutaj nożycami i nie połamią mi się ścieżki, wszystko będzie w porządku. Zobaczcie to w innym filmie. Natomiast, już wszystko jest ustawione, diody. Układ zasilanie podłączymy tu, tutaj damy włącznik, czyli ten nasz guzik w zasadzie nie włącznik, czyli ten przycisk monostabilny. Oczywiście płytka wcale nie jest taka, jak ona tutaj wygląda, tej wielkości. Wydrukujmy ją, a na razie wydrukujmy ją do PDF-a, czyli wchodzimy w plik, eksportuj jako PDF. A widzicie, jak zwykle, ostrzeżenie o zapisaniu. I tutaj mamy tabelkę. Wszystkie te opcje po lewej stronie zostawiamy te kółka zaznaczone, natomiast górna warstwa nie, my robimy dolną warstwę. Opisowej nie drukujemy w tej chwili, obrys płyty nie interesuje nas. Natomiast musimy zostawić wielowarstwę, czyli to koniecznie jak to odznaczycie, nie będziecie mieć otworów na nóżki, na przykład elementów. A ten otwór, tutaj ten otwór, który jest zaznaczony, to jest otwór montażowy. Na razie to wyrzucę i zrobimy eksport. Spójrzcie, jaka malusia jest ta płytka, ale my ją otworzymy w programie PDF. I teraz możemy przyjrzeć się tej płytce porządnie. Przede wszystkim, którędy przechodzą masy. Tu przechodzi masa dosyć dobrze, tędy przechodzi masa dosyć dobrze, ale ten najcieńszy element, zobaczcie, tu, tu, tu i w tym miejscu, gdyby nam się to przetrawiło, za dużo podejdzie czynnika trawiącego, może tu być przerwa, i cała ta masa duża nam wyleci, bo innego przejścia nie widzę. Wszystko jest odcięte tylko na tym pasku, więc znowu musimy poprawić. Oczywiście najprościej jest przesunąć tą ścieżkę bliżej ściany w taki sposób. Narzędzia Cooper Manager Area. I zastosuj. I zobaczcie, cała masa się zrobiła teraz, i to już jest naprawdę dobrze. Dolna warstwa, obrys płyty, a może wrócę jeszcze na chwilę, ponieważ o co chodziło z tymi wielowarstwowymi, że tam musi być zaznaczona ta wielowarstwa? Zobaczcie, klikam jeden z punktów przejścia przez płytkę PCB. Spójrzmy tutaj, co jest napisane. Warstwy wielowarstwa, może być górna lub dolna płytka dolna warstwa w zasadzie płytki ale my zostawiamy wielowarstwa, nie będziemy tego zmieniać, bo musielibyśmy wszystkie punkty praktycznie zmienić i w tym momencie gdybyśmy tutaj odznaczyli tą wielowarstwę to faktycznie nie, wy... a może spróbujmy, wyeksportujemy to widzicie jaki jest problem tu na przykład nie ma w ogóle tych miedzianych kółek, które powinny być wytrawione. są tylko ścieżki, jak później wcelować i przygotować takie ścieżki, tu musimy mieć kółeczka Przeglądając płytkę, można zauważyć, że prawie wszystko jest dobrze. Masy są już dobrze skonstruowane. Natomiast tutaj jest taka fikuśna ścieżka i ona jest od zasilania, od plusa zasilania, bo to jest minus, jest przyłączony do masy. Nic nie byłoby w tym dziwnego, mogłaby sobie tak być, tutaj nie zaszkodzi ten prąd będzie sobie płynął, natomiast trzeba zauważyć, że czasami będzie się świeciła jedna dioda, czasami trzy, czasami cztery, a nawet sześć naraz, Siedem nigdy raczej. Więc słuchajcie. Tędy, gdzie jest zasilanie z baterii, popłynie powiedzmy, że 6 razy 10 mA, plus jeszcze napęd, czyli energia potrzebna do układu całego. No to może się okazać faktycznie, że ten, ta ścieżka jest po prostu zbyt cienka. Oczywiście w tym przypadku nie będzie to problemu, natomiast przy innych projektach może tak być. Pamiętajcie o tym po prostu, żeby ścieżkę od zasilania zrobić grubszą. No jak to zrobić? Bardzo prosto. Na początek usuniemy tą fikuśną ścieżkę, żeby to było prosto. O, przerobimy ją tak, żeby było och, w miarę w miarę. No i teraz trzeba jeszcze zaznaczyć z kontrolem ten kawałek. I tutaj mamy szerokość ścieżki 08. Dajmy 1.2. I już nam się tu pogrubiło. Nasza stara opcja, czyli narzędzia Cooper Area Manager plus, pierwsza pozycja zastosuj i już mamy pięknie przebudowaną tą ścieżkę, na szerszą i nie będziemy mieć na pewno problemu z zasilaniem. Możemy drukować. Natomiast jeszcze jedna kwestia tylko, chcielibyście na pewno jakieś otwory montażowe postawić, więc można je tutaj rozmieścić. No tutaj coś się zaznaczałem z ale naprawdę wydaje mi się, że to nie przeszkadza. A raczej chodzi o to, że są te otwory bardzo, bardzo malusie, bo zaledwie, jak zaznaczymy sobie jeden, 2 mm z maluszkim haczykiem, więc możemy je powiększać. Natomiast przy naszej płytce w ogóle one nie są konieczne. Więc usunę je teraz. I znowu dolna. Obrysnie, wielowarstwa i gdybyśmy chcieli otwory, to zaznaczonym jestem ptaszek, gdy one są oczywiście na płytce. U nas, ponieważ ich nie ma, ale tak dla porządku odznaczę, eksportuję. Mamy już piękną płytkę, ta mieć tutaj na zasilaniu będzie faktycznie większa, no i drukuj. Ale zobaczcie, bez żadnej skali ustawiamy to, ponieważ drukarka w tym środowisku naturalnym musi wydrukować ją, ale jakże ona jest malusia. Na tej płytce, znaczy na tej kartce A4. Za chwilę zobaczycie to w praktyce. To jest wydruk rzeczywisty, już naszej płytki. Tu będą osadzone diody, tak jak mówiłem, więc kostka będzie tej wielkości. Całkiem przyjemna, ale zobaczcie, to jest na przykład koszyczek na baterię. On jest nieco większy od. Samej płytki, więc może tak być, sama obudowa będzie też większa, kosztek będzie w środku. Trzeba jeszcze zamontować guziki, więc coś jeszcze powiem tutaj dodamy do obudowy, to się zobaczy później. Ale tu mam ciekawostkę, bo to jest układ salony, który tu będzie osadzony. Jeżeli go tu spróbujemy przymierzyć, faktycznie, to on naprawdę pasuje. <grym> A to jest nasz prototyp, który jest dużo większy od samego, yy, samej płytki. No i co, w następnym filmie będziemy tą płytkę wytrawiać, pokażę Wam na jakim papierze to wydrukować, bo to nie może być na zwykłym papierze takim do drukowania, tylko na papierze kredowym. No i w następnym filmie szukajcie już wytrawiania, a później po wytrawieniu będziemy wszystko lutować. Tu te elementy elegancko, to też zobaczycie na moim kanale.